Dawn, heroes of Warcraft. Hej siemanko, witajcie w HS-ie, w którym to wybieram się w swoją pierwszą podróż do wnętrza Angoro, a to oczywiście oznacza, że będę otwierał pakiety. 25 pakietów, bo na tyle mam. 7 tutaj już czeka, no i złota akurat na 18, także 25 będzie, tylko te 18 wspomniane kupię. No i zobaczymy, 25 to tak, żeby się ładnie rymowało, wychodzi na to, że powinno być 25, nie 25, tylko 5 legend. Kurde, tak się zakręciłem, bo tam mi się źle kliknęło. Nie przedłużam jakąś tam paplaniną i po prostu otwieram te pakieciki. Pierwszy leci, czy już na sam początek będzie coś fajnego, czy nie. To, co oczywiście mnie interesuje, to legendy i epickie, bo pozostałe karciochy to ja sobie po prostu zrobię z pyłu. Mam go sporo, także to tylko będziemy liczyć tak naprawdę. Tutaj zwykły pakiet, grafiki jak zwykle ładne, ładnie się też otwiera. Śmieszne staty, ale zadychę, no dajcie spokój, gdzie to grać, gdzie to grać. Ale te dinozaury tutaj w tym dodatku są śmieszne. Są śmieszne i ciekawe. Całkiem sympatycznie to się prezentuje. No nie ma, kolejny zwykły. Jeszcze ewentualnie złote mnie interesują, bo złote też będę pyłował, a to oznacza, że będę miał jeszcze więcej pyłu. Taunt wojownik, korci mnie, żeby właśnie od tej talii zacząć budowanie i granie w ogóle w HS-a po tym dodatku. Kolejny totalnie zwykły. Szkoda. Ale jeszcze 22 pakiety. Co to zresztą jest na YouTubie, to tam ci więksi pewnie otwierają po 100, 200 i takie tam rzeczy, a ja takie nędzne 25. Znowu to i znowu to. I to też było. W ogóle na samym końcu zobaczymy, co się oczywiście powtórzy i tak i tam. No i ja to sobie też kiedyś policzę. Znaczy niedługo policzę, w weekend. I na moim blogu oczywiście statystyki będą. Kolejny zwykły. Niedobrze. Niedobrze, bo to już 1/5, 20%. A tu na razie bez tego wszystkiego. Jest wreszcie pierwsza epicka karta. Twoi stronnicy kosztują dwa więcej. Bestia, 1, 2, 3. No statystyki fajne, ale ta właściwość nie fajna. No ale niewykluczone, że to będzie gdzieś grało. Zobaczymy. Kolejna bestia, kolejna prowokacja. Kurde, może być ciekawy ten Taunt Warrior. No, chyba od niego zacznę. O ile będę miał oczywiście odpowiednie karty. Mam nadzieję, że takie mi się trafią. Kiedyś generalnie omawiałem troszeczkę te karty, jak to otwierałem, ale stwierdziłem, że nie ma to sensu, bo za długo to wszystko trwa. Ładne, lubię dinozaury. Kiedyś jako dzieciak kupowałem takie czasopismo Dinozaury właśnie. I tam sobie czytałem. O, jest epic, dobrze. To już drugi, na razie żadnej złotej karty. Mamy kombinacja zniszczy stronnika. To mi się już podoba. Za 5, 3, 4. No troszeczkę drogie. Ale zniszczycie stronnika tylko za kombinację. Kurde, może być ciekawe. Może wreszcie łotrem będę grał po tym dodatku. Bo tak kurde, jak już wielokrotnie mówiłem, lubię, uwielbiam na arenach, ale jakoś w rankingu nie grywałem. Trochę lepszy pakiet, bo taki mniej zwykły, bo dwie rzadkie karty. Ale to już widzę, że było. Także trochę niedobrze. Lepsze. O, jest epik kolejny, czyli trzeci. I uwaga, duchowe echo. Daj twoim stronnikom opis agonia. Cofnij tę kartę do twojej ręki. Zatrzymany. Nie wiem. Nie widzi mi się, ale wiadomo, specyficzna talia pod to zbudowana i już może być ciekawiej. Jeszcze tego Nezota ciągle mamy w standardzie, także kto tam wie. Też troszeczkę lepszy niż taki zwykły pakiecik, także luzik. Ile? Za 682? Ukrycie? Ale karta. Daj za spokój.
A, ale znowu taki ciut lepszy, bo dwie rzadkie. I takie trochę nowsze, bo tego jeszcze nie widziałem. 13, no to teraz w 13 pakiecie musi być. Nie ma, ale jest epic, to też dobrze. I złota karta wreszcie. Pierwotny glif mag za 2 many. Odkryj zaklęcie, zmniejszy jego koszt o 2. Jedną kartę wymieniam za losową kartę. Fańsze zaklęcie. Tak pragmatycznie na to patrząc, to takie mało ciekawe, ale znów pod odpowiednią talię to może być dobre. Już się nauczyłem, zresztą każdy się chyba z nas nauczył, że nie ma co tych kart tak oceniać tylko po samych statystykach i właściwościach, no bo jeszcze ważny jest ten kontekst w grze, czyli w tym wypadku talia. No i meta nawet, Stopione odbicie. Kurde, no chociaż jedna powinna być, no. A tak po cichutku liczyłem na dwie. Ale się nie zapowiada. Czytałem zresztą już takie teorie spiskowe, że tam Blizzard coś ten właśnie przelicznik obniżył i teraz wcale nie wypada tak. Tak średnio jedna legenda na 20 pakietów. No ciekawe. Ciekawe. Kto ich tam wie zresztą. Ale liczę, że nic takiego się nie dzieje i tutaj też mi się jedna trafi. A skoro dopiero rozpoczynam otwieranie tych pakietów, no to wychodzi, że jest duże prawdopodobieństwo na to, że ta legenda być powinna. Że ta legenda być powinna, aczkolwiek chyba dopiero w 40, znaczy pewną mamy w 40 pakietach, średnio to wychodzi 1 na 20. Także jakby się uprzeć, no to nie muszę wcale teraz tej legendy mieć, jest epic. Czwarty czy piąty? Piąty chyba. Duchowe echo, było. Kurde, mam trochę tego pyłu, ale tych legend w tym dodatku jest ciut więcej niż to było zazwyczaj, także i tej many więcej potrzebował będę, żeby sobie to wszystko zrobić. To niedobrze, mogłem tak może troszeczkę dłużej to przytrzymać i zobaczyć, jakie te karty wylosowałem. A tutaj ciekawy pakiecik, bo 3 rzadkie karty, 1 złota, stopione ostrze. O. Ciekawe też. No kurde, może być wesoło. Najbardziej lubię właśnie ten czas po premierze jakichś dodatków, przygód, nowe karty. Wtedy się dzieje, wtedy się fajnie gra, bo tak to trochę się człowiekowi nudzi. 2 pakiety, jeszcze legendy nie było. Może tutaj. Kurde. No weź, Hearthstone, ty głupi ty. Dawajże jedną legendę w ostatnim pakiecie. Będzie czy nie będzie? Uwaga, kurde! Ale dupa zbita. No to słabiuśko, bardzo słabiuśko, otwórzmy to teraz. Tutaj generalnie mi wywaliło wszystkie moje talie do dziczy, zrobiłem sobie jedną, żeby zagrać pojedynek za 80 golda i tyle. No i tutaj karcioszek trochę jest. Zacznijmy od tego, albo nie. Przejrzyjmy najpierw tak po prostu. Po 2. Tutaj się niczego zbyt dużo nie porobiło, nie powtórzyło. Tu 3, tu 4. To już lepiej, ciekawiej. Tu też 3. Tu znowu 4. Tu 3. No trochę się tego powtarza niestety. Tutaj mamy, no tutaj tylko 3, także ujdzie jako tako. No szaman trochę tych kart dostał. Nic się nie powtórzyło. O, czarnoksiężnik mało. Malutko nawet. O, wojownik trochę ma. To dobrze. Chociaż może nie, to nie jest wcale tak dużo. Tutaj 3, ale tak poza tym to nie bardzo. No i zobaczmy tutaj jeszcze też 3. 1 3 razy, a nie tam 3. Tu znowu 3 ta karciocha.
Tu 4, tu 3 tego i tego też 3. No za 6 many 8, 2 ukrycie bestia. Ciekawe staty. No tego dostałem oczywiście. Ale to tam, mało mnie to pociesza. Weźmy jeszcze, o właśnie tak. Na początku odczaruję 17 zwykłych. No kurde, no 25 pakietów, tyle się powtórzyło. Niedobrze i legendy nie ma. To tym bardziej niedobrze. Także jeszcze zobaczmy te tworzenie kart. Legend epików brakuje troszeczkę, nawet zwykła taka się nie trafiła. Zobaczmy dalej, kurde, będzie mi wiele, wiele kart brakowało. No oczywiście nie spodziewałem się, że mając 25 pakietów będę miał większość tych kart. Ale kurde, no jakąś legendę liczyłem, a tutaj się przeliczyłem. Zobaczymy, czy właśnie do 40 pakietu te legendy otrzymam, czy nie. No mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. Dam wam zresztą znać pewnie gdzieś jakoś w przyszłych filmach, bo teraz jak będę grał, no to będę to złoto zarabiał i dość szybko pewnie uda mi się do tych 40 pakietów dobić. Mam tego pyłu troszeczkę, także cosik sobie tam zrobię i dobrze będzie, aczkolwiek na tą jedną legendę na nagraniu liczyłem tutaj właśnie z Dominikiem, którego pozdrawiam. Grałem sobie ten pojedynek za 80 golda i tak się trochę śmialiśmy, żartowaliśmy, no że na 25 pakietów to 5 legend będzie. Życzył mi 10, nie dostałem ani jednej. Szkoda. Tyle dzisiaj. Trzymajcie się. Pozdrawiam. I na razie.